właśnie tak chciałem wam opowiedzieć, jak się zaczęła moja twórczość. Posłuchajcie tego. Zaczęło się tak brać, że Bóg to we mnie zakorzenił. W nim ma czasu, ani nie ma przestrzeni. Da mi przebaczenie, pokazał Jezusa mękę. Wziął w opiekę me umęczone serce. Lecz wróćmy do początku. Nawet gdy miałem inne gusta, rozważałem sobie w środku. Marzyłem sobie, by tu coś napisać, coś nawinąć, może coś dośpiewać i iść w tym na żywioł. Nie umiałem jednak świetnych wersów sklecić, zarazem prostych, co trafią do Bożych dzieci. Jednak gdy kontakt duchowy z Bogiem utrzymywałem, dostałem to tak, jak dostałem wiarę, yo. Dostałem ten talent, co ma się wyróżniać na chwałę Bożą, nie może to być próżnia. Piszę te wersy dla was na świadectwo, że choć jesteśmy mali, Bóg odnosi w nas zwycięstwo. Podawajmy się Jego woli, wiesz, a ile razy błądziłem, grzeszyłem, nadal nie jestem bez kazy. Jednak moc słabości się doskonali, choć jesteśmy mali. To jest właśnie ta historia. Tak to było. Na świadectwo dziś piszę wersy ten, pokazać czemu jest jak jest, pokazać skąd dostałem to wszystko, co uratował mnie. Bóg zawsze jest blisko, twej duszy środków, w twym sercu przecież, a jednocześnie jest wszędzie. Na świadectwo dziś piszę wersy ten, pokazać czemu jest jak jest, by pokazać skąd dostałem to wszystko, co uratował mnie. Bóg zawsze jest blisko, twej duszy środków, w tym sercu przecież, a jednocześnie jest wszędzie.